Proszę Państwa, znowu mam wielką przyjemność gościć na moim kanale Leszka Sykulskiego. Leszku, bardzo cię serdecznie witam. Dzień dobry, Sebastianie, dzień dobry Państwu. Chciałem zacząć, zacząć od tego, jakby, że z tego, co pewnie i ja mówię, i ty, zgadzamy się, że ta wojna jest o nowy, nową architekturę bezpieczeństwa w Europie. O architekturę, w której dominującą, dominujące jakby tutaj dominującą rolą nie będą Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone nie będą odgrywały tutaj głównej roli, natomiast państwa europejskie, przypuszczam, państwa kontynentalne tę rolę będą odgrywać. No, wydaje mi się, że to jest właśnie gra o ten nowy porządek, powiedzmy, który byłby dużo bardziej harmonijny i korzystny dla krajów europejskich, no bo z punktu widzenia hegemonii Stanów Zjednoczonych, żeby utrzymać tą hegemonię Stanów Zjednoczonych, no to na kontynencie euroazjatyckim trzeba cały czas tutaj wstrzymać wojny i konflikty, no co jest po prostu dla Europejczyków i Azjatów niekorzystne, no bo wojny i konflikty nie są niczym korzystnym. Oczywiście Amerykanie nie mogą tego powiedzieć wprost, w związku z tym mówią, że ta wojna jest po to, żeby osłabić Rosję, no ale widzimy, że ta Rosja wcale nie jest osłabiana. Jej sojusz z Chinami, bo też się pojawiły takie, takie głosy, że tu chodzi o wbicie klina prędzej czy później między właśnie Rosją a Chiny. No, okazuje się, że póki co ten klin nie jest wbijany, natomiast widzimy, że przedłużająca się ta wojna na Ukrainie zaczyna wbijać kliny paradoksalnie. Między Stany Zjednoczone i mocarstwa europejskie, które dostrzegają jakby z czasem prawdziwy cel tej wojny, czyli właśnie uderzenie w ich, w ich potęgę gospodarczą i próbę uzależnienia większego jeszcze tych, tych krajów, takich jak Niemcy czy Francja, od Stanów Zjednoczonych. W związku z tym wydaje mi się, że ta wojna z jednej strony jest toczona, nie wiem, czy jest taką tezą, zgodzisz, o to właśnie, żeby. Yy, Uzależnić kraje europejskie od Stanów Zjednoczonych i troszeczkę przetrącić im kręgosłup gospodarczy, to jakby z punktu widzenia Ameryki, a z drugiej strony ze strony z kolei Rosji i Chin, bo tutaj na pewno jest jakiś cichy sojusz. Te państwa zbyt konsekwentnie zbliżają się do siebie jako tacy, powiedzmy, polityczni partnerzy, żeby, żeby przypuszczać, że tak ważną operację jak wojna w Ukrainie w żaden sposób, na Ukrainie, w żaden sposób nie, nie konsultowały ze sobą. Natomiast właśnie z tej strony rosyjskiej jest to z kolei wojna o to, żeby te wpływy amerykańskie wyrzucić tutaj z Europy. W związku z tym, jeśli doszłoby do eskalacji, no bo wiadomo, że Amerykanie są tutaj bardzo zainteresowani eskalacją tego konfliktu, który by jednak postawił no, na ich, czyli, czyli doprowadził do sytuacji, w której wbije się mocny klin między wschód i zachód, Ro, rozetnie się łańcuchy dostaw, że po prostu Europa będzie skazana na współpracę i na podporządkowanie się Stanów, Stanom Zjednoczonym. W związku z tym, jeśli Ameryce udałoby się ten konflikt eskalować, to Twoim zdaniem jak zareagowałaby Rosja na tak, znaczy eskalować w tym sensie, że wciągnąć Polskę? No bo my tu jesteśmy w Polsce i tak naprawdę Polska jest dla nas najważniejsza. I jeśli udałoby się. Amerykanom wepchnąć Polskę do tej wojny, a to jest możliwe, ponieważ polski establishment jest niestety na tą wojnę napalone straszliwie. Polskie społeczeństwo jest urobione przez media też w taki sposób, że, że nie widzą kompletnie, że, że to nie ma żadnego sensu, ale tak sobie myślę, czy taka eskalacja, czy my mamy, krótką, mówiąc, w jaki sposób Polska mogłaby do tej wojny wejść, oprócz tego, że byłaby hubem dla wojsk amerykańskich, które przypuszczam, że też niechętnie będą tutaj przyjeżdżać? Mamy tu w okolicy dwie y, dywizje powietrzno-dysantowe, chyba 82 i 101. 101 ostatnio prowadziła jakieś manewry w Rumunii, na pograniczu chyba rumuńsko-mołdawskim. 82 ponoć jest w Polsce, ale gdzie ona dokładnie jest, to, to przyleciała no, do Rzeszowa. Słowem, y, czy. Gdybyśmy nawet zostali wepchnięci do tej wojny, to jak Twoim zdaniem by się toczyła ze względu na to, że Rosja cały czas jej celem strategicznym jest wypchnięcie Ameryki z Europy, w związku z tym przedstawiania siebie jako demona takiego bardzo agresywnego jest na niekorzyść. To doskonale wiemy, że wojna na Ukrainie jest prowadzona można powiedzieć w sposób delikatny, ograniczoną ilością środków. Nie jest to na pewno wojna pełnoskalowa, Dopiero praktycznie po niemalże roku Rosjanie zdecydowali się na, uż, na uderzenie na wrażliwą infrastrukturę krytyczną, co powinni zrobić, żeby to była wojna pełnoskalowa pierwszego dnia o świcie. Tak, tak naprawdę. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy jeśli nawet Amerykanie wepchnęliby nas do tej wojny, czy my, czy, czy bylibyśmy narażeni na pełnoskalową odpowiedź ze strony Rosji, czy raczej Rosja wolałaby ten konflikt delikatnie jączyć i grać na czas? To bardzo dobre pytanie, moim zdaniem bardzo zasadne dzisiaj. I no, nie będę się po raz kolejny od, odwoływał tutaj do słów doktora Jacka Bartosiaka, który wspomniał, że na wiosnę to prawdopodobieństwo bardzo mocno wzrośnie nacisków amerykańskich na rząd w Warszawie, aby zaangażować się w wojnie na Ukrainie bo to chyba dzisiaj już dla nikogo, kto interesuje się sprawami międzynarodowymi, nie stanowi żadnej jakiejś taj wielkiej tajemnicy. No wiemy doskonale, że te naciski są, że rząd w Warszawie bardzo mocno przygotowuje się do wojny. 23 kwietnia 2022 roku weszła w życie ustawa o obronie ojczyzny, która przywróciła w sensie prawnym Obowiązkową, zasadniczą służbę wojskową dla mężczyzn i wprowadziła obowiązkową służbę wojskową dla kobiet. To przecież nic innego jak pewne kopie rozwiązań ukraińskich, gdzie również kobiety są powoływane pod broń, i widać tutaj bardzo mocne przygotowania. Myślę, że również procedowana obecnie w, w rządzie ustawa o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, to kolejne przygotowanie obecnego rządu w Warszawie do wielkiej wojny. No, przypomnę tylko artykuł 43 tej ustawy, kuriozalnej zupełnie, która łamie jakiekolwiek zasady praworządności, państwa prawa. No, ja wiem, że są to już wyświechtane terminy, zwłaszcza po okresie tajnych więzień CIA w Europie Środkowo-Wschodniej i złamaniu konstytucji przez, przez ówczesny rząd w Warszawie. Natomiast dziś Niewątpliwie widzimy, że jest próba łamania artykułu 228 Konstytucji, wprowadzenia dwóch nowych stanów nadzwyczajnych stanu pogotowia, stanu zagrożenia. Artykuł 43 mówi o tym, że dowolna nieruchomość może być wyburzona, że można dokwaterować komuś jakichś nieznanych mu ludzi, że można zlikwidować dowolny biznes. Właściwie nie ma skali podanej nawet tego biznesu, czyli od małej jednoosobowej działalności gospodarczej aż po wielkie, po, wielkie, po wielkie biznesy. Mogą być decyzją administracyjną zlikwidowane i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście to parcie na wojnę jest bardzo, bardzo silne. Nie wierzę w to, żeby to robili Polacy. Jestem przekonany o tym, że mamy do czynienia z naciskami amerykańskimi, dlatego, dlatego uważam, że współcześnie, jeżeli patrzymy na to, co się. Co się dzieje, to nie, to nie jest tylko i wyłącznie problem migracji z Ukrainy, to nie jest problem z, z, z próby zmiany struktury narodowościowej państwa polskiego. Jeśli się przyjrzymy na akcję chociażby stopu ukrainizacji Polski, to jest głębszy problem, to jest problem geopolityczny. Dlatego uważam, że o wiele bardziej adekwatnym hasłem, hashtagiem jest, Stop amerykanizacji Polski, stop podporządkowywaniu państwa polskiego pod imperialną politykę amerykańską, stop podporządkowywaniu naszej polityki zagranicznej i naszej polityki bezpieczeństwa amerykańskiej hegemonii liberalnej. Leszku, bardzo mi się podoba y, ta akcja stop Ukra y, amerykanizacji Polski. Uważam, że jest w swojej formie i y, treści idealnie, idealnie trafiająca w problem, bo Problem to jest właśnie y, amerykanizacja Polski i fakt, że kiedy Europa już zaczyna się z tej amerykanizacji, można powiedzieć, pomału wydobywać, no to my tu jesteśmy ostatnim mohikaninem, y, prawda, tej amerykanizacji. Nasze społeczeństwo jest, no przez amerykańskie media dla Polaków, zamerykanizowane straszliwie. Wydaje się, że nasz establishment, przynajmniej deklaratywnie, jest... Y, po jednej i po drugiej stronie można powiedzieć, no ostatnio to już, to już można powiedzieć, że w 99% się zamerykanizował. No to a to jest... Głębszy. To jest problem głębszy, Sebastianie. To nie chodzi tylko, jak mogliby nasi szanowni widzowie odebrać to, że chodzi o podporządkowywanie polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej służb specjalnych w Polsce Stanom Zjednoczonym, ale problem jest o wiele, o wiele głębszy, bo to, że mamy od 15 sierpnia 2020 roku tak zwaną umowę o wzmocnionej współpracy obronnej, którą podpisał pan minister Mariusz Błaszczak, która tworzy właściwie Faktycznie eksterytorialne strefy na terytorium państwa polskiego, absurdalna umowa, kompletnie godząca w suwerenność państwa polskiego, kompletnie niekonstytucyjna. To, że służby specjalne państwa polskiego, zwłaszcza wywiad, został podporządkowany CIA, o tym mówią urzędnicy Instytutu Pamięci Narodowej, no to tu jakby jest oczywista sprawa i nikt nie ma co do tego wątpliwości. No myślę, że sprawa tajnych więzień CIA, do, którą możemy sobie oczywiście rozwinąć, także potwierdziła i międzynarodowe śledztwa potwierdziły usłusznie, wasalizm polskich po, służb w Polsce wobec służb Stanów Zjednoczonych. Ten problem jest znacznie głębszy, bo przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o właśnie politykę, ale chodzi o pewne matryce cywilizacyjne, matryce kulturowe. No, bardzo szanuję, myślę, że doskonale wiesz o tym i, i szanowni nasi widzowie wiedzą, że niezwykle szanuję postać profesora Feliksa Konecznego. Uważam, że... Jest wielkim skandalem, że ta postać została zapomniana na polskich uniwersytetach, jest, powinna ta nauka o cywilizacjach być rozwijana. Natomiast no nie zgadzam się w jednej, w jednej ocenie. Myślę, że profesor Koneczny nie doszacował zagrożenia ze strony właśnie cywilizacji amerykańskiej. Uznawał Stany Zjednoczone za, za część cywilizacji łacińskiej, co jest, co jest absurdalne, patrząc na, dzisiejsze, na dzisiejszy program dla świata, który proponuje hegemonia amerykańska. W związku z tym, ja uważam, że ta, ten problem jest znacznie głębszy, że dzisiaj czas po pierwsze na akcję stop amerykanizacji Polski, rozumianej jako stop podporządkowywaniu państwa polskiego, polskiej polityki zagranicznej, polskiej polityki bezpieczeństwa, hegemonii amerykańskiej, ale także stop tym szkodliwym matrycom cywilizacyjnym, tym szkodliwym matrycom kulturowym. No przecież ten kult jakiś właściwie, i, 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 jeśli spojrzymy nawet na Halloween, tak zwane Halloween, jaką robi wielką furor, jest, jak jest mocno lansowana w mediach głównego nurtu, jak Prawo i Sprawiedliwość, jak tak zwany rząd Zjednoczonej Prawicy dzisiaj lansuje i pozwala lansować na amerykańskiej wzorce kulturowe, bardzo szkodliwe dla życia duchowego narodu, to widzimy, widzimy że jest to problem znacznie, znacznie głębszy. No ja się tutaj w pełni z Tobą zgadzam. Ostatnio y, nagrałem taki filmik właśnie o tym, o czym ty też mówisz, że należy mieć dobre stosunki z sąsiadami, że to jest po prostu racjonalne i yy, korzystne. Natomiast natomiast w takim paradygmacie pewnej myśli, yy, właśnie anglosaskiej, gdzie panuje przede wszystkim gra o sumie zerowej, czyli albo ja, ciebie, albo ty mnie, nie ma za bardzo miejsca na relacje win-win, no to w tej teorii gier. Sąsiad to jest twój wróg przede wszystkim. W związku z tym, związku z tym ty raczej robisz sojusz z kimś, z kim nie sąsiadujesz, ale kto sąsiaduje z twoim sąsiadem, żeby tego sąsiada wziąć w kleszcze. To jest paradygmat ciągłego konfliktu i ciągłej gry o sumie zero, która, która powoduje, że zyskujesz wtedy, kiedy komuś y, zrobisz krzywdę, kiedy kogoś, kogoś okradniesz. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze, jeszcze. Ten, ten też taki element chciwości, który się w tym wszystkim pojawia, że y, nie jest niemoralne okradanie innych ludzi, tylko że to jest jakby no, to są interesy, to jest, można powiedzieć, y, korzyść z tego, że jest się bezwzględnym i niemoralnym, że to jest bardzo obce cywilizacji łacińskiej, że jednak y, ta twoja tutaj postulowana zasada, którą uważam za, za, za zasadę bardzo uniwersalną, w sensie takim humanistycznym, powiedzmy, żeby mieć dobre relacje z sąsiadami, no bo to nie jest przecież nic dziwacznego. Tak naprawdę każdy człowiek podświadomie czuje, że sąsiad to nie jest potencjalny wróg, którego trzeba okraść. Po prostu zróbmy tam podkop, zróbmy dziurę w dziurę, jak wyjedzie okrad, wykorzystajmy sytuację. A ja mam takie wrażenie, że ci Anglosasi nauczyli nas tak myśleć i my już zaczęliśmy to akceptować pomału. Że no... Prawda, że zasada, nie do... którą, zasada, którą ja postuluję, to jest zasada zero wrogów wśród sąsiadów. Ta zasada nie oznacza, wszyscy sąsiedzi to nasi przyjaciele, nagle kochajmy się i prawda i tak dalej, tylko ona oznacza zero wrogów wśród sąsiadów, a jeżeli nie mamy wrogów, to możemy robić interesy. I to jest podstawowa różnica. Nie na zasadzie, że traktujmy wszystkich sąsiadów jak przyjaciół. Mamy Spory bagaż doświadczeń z Niemcami, z Rosjanami, z Ukraińcami, um, z Czechami, również ze Słowakami, z Białorusinami to jest osobny temat, ale jeśli spojrzymy na obecne relacje, chociażby polsko-litewskie, to też znalazłoby się całkiem sporo e, ciekawych wątków. E, w każdym razie zasada zero wrogów wśród sąsiadów bardzo mądra, którą wprowadził, przecież to, to jest zasada, która e, obowiązuje dzisiaj w doktrynie polityki zagranicznej Republiki Tureckiej. Jeśli spojrzymy na byłego ministra spraw zagranicznych, szefa dyplomacji, Achmeta Dawutoglu, to jest to człowiek, który adaptował to do polityki tureckiej. Ja się bardzo dziwię, że państwo polskie nie jest stać na przetłumaczenie jednej książki Achmeta Dawutoglu poświęconej polityce zagranicznej. To jest absurdalna sytuacja, że mamy do czynienia utrzymywany z naszych podatków. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, PISM, który nie jest w stanie przetłumaczyć tak ważnego dzieła, jakim jest książka programowa Ahmeda Davutoglu. No ja tutaj tylko zauważę, że Chińczycy mają taką samą doktrynę, że wianuszek państw, którymi graniczą, traktują w ten sposób, że nie eskalują konfliktów z nimi, tylko bo tutaj chodzi o to, że oczywiście, że mamy przecież takich sąsiadów jak Niemcy czy Ukrainę nie każdy jest tutaj paradoksalnie powiem, takim sąsiadem jak Rosja, która no, gdyby nie to, że my się strasznie staramy tutaj antagonizować te stosunki, no to realnie rzecz biorąc żadnej kosy z tą Rosją za bardzo nie mamy, no ale z Ukrainą mamy oni mają roszczenia terytorialne wo wobec nas, Niemcy z kolei tutaj od, od lat y, stosują jakąś inwazję gospodarczo y, też ideową powiedzmy w naszym kierunku, no chodzi jednak o to żeby, żeby, żeby mieć świadomość yy, deeskalacji tych konfliktów i zmierzania w kierunku yy, dobrych stosunków, a nie zmierzania w kierunku budowania sojuszów, które prędzej czy później skończą się jakimś konfliktem, prawda? Że to jest, to jest kwestia woli, bo te stosunki nie zawsze są dobre, jak powiedziałeś, nie wszyscy są naszymi przyjaciółmi i być może nawet nie wszyscy będą w przyszłości naszymi przyjaciółmi, choć wyobrażam sobie, że jest to możliwe. Przynajmniej teoretycznie, natomiast chodzi o naszą wolę, że to nie musi być symetryzm. Skoro Niemcy nas atakują i Ukraińcy, to my róbmy to samo. No nie, my możemy jeszcze deeskalować ten konflikt. No nie, ja myślę, że chodzi o zasadę win-win, czyli zasadę wygrany-wygrany. To jest tak jak, no możemy sobie wziąć jakiś przykład z życia codziennego. Stosunek pracy na przykład. Jeżeli ktoś jest pracownikiem danej firmy, ma szefa, no nie musi go kochać, nie musi lubić, nie musi być jego przyjacielem, nie muszą razem wychodzić na piwo, łączą ich wspólne korzyści. I tak samo jest wśród państw. No partner handlowy nie oznacza przyjaciela. Natomiast ma to jak, jak najbardziej oczywiście sens, jeśli chodzi o Budowanie hubu logistycznego, hubu handlowego, wykorzystywanie położenia geograficznego. No dzisiaj przekleństwem Europy, przekleństwem Europy jest amerykanizacja tejże Europy. To, że mówimy dzisiaj o stop Amerykanizacji Polski, to jest zaledwie preludium, bo tak naprawdę powinien ten, tym celem dla nas, jako dla Europejczyków, dla osób wiernych cywilizacji europejskiej, czyli cywilizacji łacińskiej, powinno być hasło stop amerykanizacji Europy i stop amerykanizacji Europy, stop wtrącaniu się Stanów Zjednoczonych, Waszyngtonu, amerykańskich korporacji w relacje społeczne, w relacje polityczne, w relacje gospodarcze na, jak to oni mówią, starym kontynencie. Ten stary kontynent ma o wiele bogatszą tradycję, już nie, nie mówię tutaj o, o prawie rzymskim, o filozofii greckiej, o etyce chrześcijańskiej, ale... Kulturze. Oczywiście o kulturze chociażby to nie ma porównania. To tutaj Amerykanie są noworyszami na, tym, na tej arenie międzynarodowej, jeśli spojrzymy na to, jak Amerykanie w latach 2001-2021 wprowadzali cywilizację śmierci, praktycznie no, na bardzo sporej, na sporym obszarze Ziemi. I co najciekawsze, sami Amerykanie się do tego przyznają, tutaj program Costs of War, czyli koszty wojny Brown University, Amerykańskiego Uniwersytetu, pokazuje jasno, że przez 20 lat Amerykanie doprowadzili do śmierci ponad 900 tysięcy ludzi. To są niewyobrażalne kwoty. To są niewyobrażalne liczby, to są niewyobrażalne liczby, to jest, bo, bo padają tam i kwoty, jeśli chodzi o zbrojenie amerykańskie, o koszty tych, tej wojny dla obywateli amerykańskich, ale to są niewyobrażalne straty ludzkości w wyniku polityki amerykańskiej. Dzisiaj mówienie o tym, że Stany Zjednoczone są jakimś, jakimś oazą wolności, jakimś imperium wolności, to są wolne żarty. No USA imperium zła. Tutaj absolutnie nie ma, nie ma mowy o żadnym powielaniu matrycy amerykańskiej. Matryca amerykańska to jest matryca śmierci, to jest, to jest cywilizacja śmierci I, i są na to dowody i przedstawiają to sami, sami Amerykanie. To jest antykultura i antycywilizacja, neomarksizm kulturowy w pełnej krasie, w absolutnie najwyższym stężeniu, plus oczywiście transhumanizm i posthumanizm, próba odczłowieczenia gatunku homo sapiens sapiens. No, mi się wydaje, że tutaj najgorsze jest to wyrugowanie Etyki i moralności z życia politycznego, i wmówienie w ludziom, że to jest normalne. Natomiast tutaj właśnie też, też zauważę, że sami Amerykanie są też no, ofiarami tego wszystkiego, ponieważ no, można powiedzieć, że takie aktywne używanie Stanów Zjednoczonych przez klikę banksterów, jak ich nazywam, to się zaczęło w roku 13 od. Od yy, no, ustaw, które, które prawda, wprowadziły podatek dochodowy, wprowadziły rezerwę federalną, słowem stworzyły z Ameryki, która była dosyć prężna, gospodarcza, dosyć bogata i dynamicznie rozwijająca się tutaj, można powiedzieć, na tle krajów yy, starego kontynentu, no to stworzono z tej Ameryki po prostu golema. Do torowania drogi do światowego zamordyzmu, światowego rządu i takiego właśnie antyhumanizmu, można powiedzieć, którego w tej chwili doświadczamy w tej naszej y, części świata. W związku z tym powiedz jeszcze, bo tak jak mówię, ja się dzisiaj dowiedziałem od ciebie o tej akcji Stop Amerykanizacji Polski. Strasznie mi się, strasznie mi się to podoba, no bo ja w, tutaj w mojej publicystyce, że tak powiem, cały czas staram się właśnie no jestem fizycznie jakimś medialnym rycerzem tej akcji. W związku z tym, powiedz, jakie są plany? Jakie są plany z tym związane? Plany są bardzo konkretne. Stop, Ukrai Stop amerykanizacji Polski. Pojawiło się w gronie członków, sympatyków, ekspertów Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, i to jest akcja obliczona na uświadamianie narodu polskiego, na przede wszystkim edukację, żeby pokazać, iż polska polityka zagraniczna, polityka obronna, polityka bezpieczeństwa jest dzisiaj podporządkowana tym siłom w Stanach Zjednoczonych. Tu się w pełni to z Tobą zgadzam, że Amerykanie, zwykli obywatele amerykańscy, członkowie narodu amerykańskiego, są także ofiarami tejże polityki, którą prowadzi USA, tej polityki hegemonicznej. Chodzi o to, aby pokazać obywatelom Polski, aby pokazać Polakom, narodowi polskiemu, że to jest wielki mit, iż Stany Zjednoczone są jakimś gwarantem bezpieczeństwa państwa polskiego, aby pokazać, że Stany Zjednoczone nie są żadną alternatywą że podporządkowanie Polski Stanom Zjednoczonym nie jest żadną alternatywą dla suwerenności państwa polskiego. No bo jaka jest alternatywa wobec stop amerykanizacji Polski? Alternatywa to silna i suwerenna Polska, wolna z potężną armią z niezależnymi służbami specjalnymi będąca podmiotem, a nie przedmiotem stosunków międzynarodowych. I dlatego chcemy w ramach tego programu Stop Amerykanizacji Polski przygotować bardzo dobrze nagrany, zmontowany materiał filmowy, film dokumentalny właśnie na temat podporządkowania Polski Stanom Zjednoczonym. Głównym główną częścią, główną częścią tego filmu dokumentalnego będzie rozdział, można tak to nazwać, poświęcony Tajnemu więzieniu CIA w Starych Kiejkutach, ale także całemu, można powiedzieć, krachowi Imperium MSW w roku 1990 i temu, jak polskie służby specjalne zostały podporządkowane właśnie Stanom Zjednoczonym. No, to jest, coś mogę powiedzieć. Trzymam kciuki zdecydowanie. Ja to jeszcze y, zauważę, że y, pewnie przeciwnicy tej akcji stop amerykanizacji Polski powiedzą, no super, ale jeśli Ameryka wycofa tutaj swoje wpływy, to będziemy skazani na Rosję i Niemcy, którzy specjalnie z pewnością się dogadają wtedy i nas, i nas znowu rozbiorą. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj trzeba też przeznaczyć pewną energię na wytłumaczenie tego, że właśnie budowanie dobrosąsiedzkich stosunków z Rosją, Niemcami, Ukrainą. Chociaż Ukraina przez ludzi, którzy, którzy kochają Stany Zjednoczone, nie jest postrzegana jako zagrożenie. Głównie postrzegane jako zagrożenie są Niemcy i, i Rosja. Trzeba w jakiś sposób uzasadnić, bo ja uważam, że to jest absolutnie możliwe, że te wpływy amerykańskie są dla nas dużo bardziej szkodliwe niż wpływy rosyjskie i niemieckie. Ja akurat uważam, że wpływy rosyjskie nie są za bardzo szkodliwe. W relacjach z Rosją my no mamy, czerpiemy więcej. Zdecydowanie tutaj korzyści niż strat, ponieważ Rosja jest tanią stacją benzynową, a jednocześnie jej oddziaływanie kulturowe na nas jest, można powiedzieć, minimalne. A jeśli nawet, no to tylko przez tą wyższą rosyjską sztukę mo może być pozytywne, no bo przecież czytając Dostojewskiego, raczej nie odnosimy żadnych yy, szkód, prawda? Tutaj kulturowych. Natomiast a jeśli chodzi o. Nie rusyfikujemy. Nie rusyfikujemy. Tak, Mamy dokładnie. Że Dostojewski nie lubił Polaków. No. Mimo, że tak, no powiedzmy, jakoś tam specjalnie za nim nie przepadał, chociaż te wątki są demonizowane, jak wszystko, co, co, co z Rosji. Natomiast faktycznie tutaj ta inwazja kultury niemieckiej, że tak powiem, może cywilizacji niemieckiej jest dosyć mocna, jest istotna. To jest faktycznie realne zagrożenie, ale tutaj też możemy, wydaje mi się, postawić, gdybyśmy byli silnym państwem. Postawić tamę po prostu na tą inwazję kulturalną, a y, dogadywać się gospodarczo, co może być dla nas też mm, przy odpowiednim oczywiście sterowaniu Polską, przy odpowiedniej, y, no takiej, powiedzmy, suwerenności państwa oczywiście, polskiego, bo... jak najbardziej korzystne. Natomiast interesy, też tutaj. Tak. In, interesy tak, ideologia nie. Dokładnie, jeśli chodzi o Niemcy, to dokładnie w ten sposób, i myślę, że o Rosję dokładnie to samo i tutaj nie ma, nie ma żadnego problemu, natomiast ja tutaj też jeszcze zauważę, że w pewnej myśli strategicznej i Rosji i Niemiec, istnienie tutaj bufora między, między tymi dwoma państwami jest postrzegane jako coś korzystnego, ponieważ ilekroć yy, no krótko mówiąc Amerykanie powodowali, czy też Anglosasi powodowali, że Polska znikała z mapy świata i granica była między Rosją i Niemcami, to dosyć szybko zwłaszcza w tej sytuacji, w której te wpływy amerykańskie były silne, dochodziło do, można powiedzieć, gigantycznych i epickich wojen między Rosją i Niemcami. W związku z tym oni sobie zdają sprawę, że taka Polska tutaj, czy w ogóle jakiś blok y, Europy Środkowej, y, to jest gwarancja y, no, pokoju i stabilności. No oczywiście, że tak. Ja uważam, że ta zasada, interesy tak, ideologia nie, powinny obowiązywać wobec wszystkich państw i wobec Stanów Zjednoczonych, bo ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, aby Polska prowadziła wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, no, wręcz odwrotnie, uważam, że to jest bardzo korzystne, podobnie jak z Chinami czy z Rosją, z Niemcami, ale jeżeli już Chińczycy chcieliby tutaj wprowadzać swój model rozwoju, no to nie, to, to jest oczywista sprawa. Doskonale wiemy, że Chiny nie kierują się tego typu właśnie, no można powiedzieć, modus operandi, które wprowadzały Stany Zjednoczone, czyli eksport ideologii. Chińczycy prowadzą mądrą politykę, czyli robimy interesy, nie bawimy się w narzucanie matrycy ideologicznej. I podobnie z Rosją. Wiemy doskonale, że Rosja nie stanowi żadnej alternatywy cywilizacyjnej dla państwa polskiego. Ja sobie zdaję sprawę z tej całej propagandy, która jest obecnie, z tych, tych, tych działań amerykańskich w Polsce, która próbują utrącić wszystkich przeciwników amerykanizacji Polski właśnie mówieniem, tam Ruska onuca, ruski agent i tak dalej. No i doświadczyłeś i tego ty i ja doświadczam tego y, permanentnie i y, y, to jest śmieszne tak naprawdę. To jest już komedia. To z, stało się jakimś tam jakąś tam formą karykatury, tak naprawdę. Każdy doskonale wie, że ja nie jestem prorosyjski. Ja nigdy nie byłem prorosyjski w znaczeniu jakiegoś hołbienia, y, wizji y, sojuszu Polski i Rosji. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem w ogóle nawet sojuszu, Polski, y, Polski i Rosji. Uważam, że Rosja powinna. Powinna być traktowana po prostu normalnie, normalnie, po partnersku, jak partner handlowy. Interesy, tak, ideologia nie. Cywilizacja turańska nie jest żadnym dla nas atrakcyjnym obiektem odniesienia, punktem odniesienia. Mamy swoją cywilizację. Polska jest jednym z absolutnych podmiotów cywilizacji łacińskiej i warto to rozwijać. Natomiast to, co widzimy dzisiaj, to jest próba przeszczepiania obcych matryc cywilizacyjnych. To, co Amerykanie proponują, Niemcy proponują, próba Prawda, no, odcięcia nas od korzeni y, filozofii greckiej z fundamentalnym pojęciem prawdy, próba odcięcia nas od rzymskiej zasady prawa opartego na prawie własności. Dzisiaj ma być wszystko na subskrypcję, na abonament, na wypożyczenie. Y, próba. Y, można powiedzieć dominacji ideologii nad pojęciem prawdy. Klimatyzm, nawet chęć odebrania ludziom środków lokomacji w postaci silników spalinowych, tak, zakazu produkcji aut spalinowych. Całkiem niedawno zresztą w jednym z publicznych programów pan Krzysztof Hołowczyc, były mistrz rajdowy Europy świetnie powiedział, no wypunktował doskonale tych klimatystów, ekoterrorystów, którzy próbują nam zabrać samochody z napędem spalinowym, pokazał doskonale jakie są czarne strony aut elektrycznych one nie są żadne jak eko tak naprawdę i doskonale wiemy że to jest tylko i wyłącznie ideologia ten proces sekurytyzacji jakby to powiedział Barry Buzan szef jeden z założycieli kopenhaskiej szkoły badań nad bezpieczeństwem zachodzi pozornie błahe rzeczy stają się nagle przedmiotem wdrażania jakichś nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa Podam Ci prosty przykład i naszym szanownym widzom. W 2001 roku wmówiono Polakom, że największym problemem bezpieczeństwa państwa polskiego jest terroryzm, jest zagrożenie terrorystyczne. I teraz spójrzmy na statystyki policyjne, ile osób ginie rocznie na drogach. I ile osób ginie rocznie w wyniku zamachów terrorystycznych? Ten proces sekurytyzacji dotyczył i zjawiska terroryzmu, i e, kwestii pandemii, e, i kwestii obecnie, e, obecnie Rosji. To jest pewien mit, to jest wielka narracja, to jest postmodernizm w praktyce. Ja tutaj muszę dodać, że chyba jedyną tutaj ofiarą walki z terroryzmem stał się Grzegorz Brown, który heroicznie ominął samochodem. Zapory antyterrorystyczne ustawione, zdaje się, gdzieś tam chyba na Nowym Świecie, czy krakowskim przedmieściu, dokładnie nie wiem. Ja się zawsze zastanawiałem, jak byłem w Warszawie, cóż to takiego jest. Bo nie rozumiałem tego, jak no nie, można nie. stawiać betonowe zapory w centrum miasta. nawet zjawisko... pytałem, czy to się zdarza, czy faktycznie jacyś terroryści to wybuchają, ale nie. No. To, to zjawisko fachowo nazywa się zjawiskiem sekurytyzacji i ono wykorzystuje tak zwany akt mowy, act of speech, używając oryginału. Chodzi o stworzenie wielkiej narracji. Słowo, no, wielka, wielka narracja oczywiście od razu. Kieruje nas w stronę postmodernizmu, jako prądu intelektualnego, i stworzenia właśnie jakiegoś sztucznego problemu, który mobilizuje wszystkie zasoby państwowe do zwalczania tegoż problemu. I państwo, za pomocą potęgi narracji, za pomocą wielkiej narracji, za pomocą aktu mowy, jest w stanie z pozoru błahą rzecz rozdmuchać do problemu, który no, ogranicza prawa obywatelskie. I dzisiaj podobnie jest. Tak jak przez dwa lata nielegalnych lockdownów, przez dwa lata prześladowania przedsiębiorców, przez dwa lata tak zwanych ponadnormatywnych zgonów, czyli do, y, ograniczeniu, poważnemu ograniczeniu dostępu do służby cywilnej dla, y, dla Polaków, y, mamy do czynienia z sytuacją y, z kolei godzenia po raz kolejny w prawa obywatelskie, y, niezagwarantowanie dostaw węgla. Przez Polskę, która śpi na węglu, zamykanie kopalń pod dyktando no właściwie ponadnarodowych sił, jakiś absolutnie urzędników biurokratów brukselskich jest działaniem sprzecznym z polską racją stanu, z polskim interesem narodowym. Dlatego dzisiaj jestem co do tego absolutnie przekonany. Stop Amerykanizacji Polski to jest droga. To jest dzisiaj absolutnie ta jasna, prosta droga do odzyskania suwerenności przez naród polski we własnym państwie. Ja tutaj uważam też to, co powiedziałeś, że to, tą akcję można rozszerzyć w jakimś tam kolejnym kroku na stop amerykanizacji Europy. Ja miałem wczoraj, przygotowuję się do takiego filmiku o yy, Deutsche Banku i. Yy, o zabójstwie, zabójstwie no, szefa Deutsche Banku w 1989 roku, który został y, zabity przez inteligentną bombę, która, która była bombą kumulacyjną. W ogóle wyobraź sobie sterowaną w ten sposób, że wybrała samochód właśnie tegoż. On tam jechał, wiesz, dwoma samochodami tego szefa Deutsche Banku i jeszcze odpowiednie drzwi, także ucięło mu nogi i go tam zabiło na miejscu. A tylko dlatego, że Deutsche Bank był do tego czasu instytucją finansową, która dbała o rozwój ekonomiczny Niemców w Niemczech, taką, można powiedzieć, instytucją non-profit, ponieważ koncentrowała się, żeby to Niemcy mieli po prostu wygodne warunki kredytu. I w momencie, kiedy chciała już wejść na rynki finansjery międzynarodowej razem z koncernami amerykańskimi, no to, no to człowieka zabitą się nazywał Alfred Herr, no kurczę, zapomniałem. W każdym, razie, w każdym razie efekt był taki, że później ten Deutsche Bank był bardzo zamerykanizowany i w ogóle tak można powiedzieć bardzo dużo Anglików i Amerykanów zostało przyjętych do jego struktur, co miało niby odmłodzić kadry, ale tak de facto no, to narzędzie polityki zniszczyło, a potem pomogło przyjąć i euro i doprowadzić do Powstania Unii Europejskiej w takim kształcie, w jakim jest obecnie. Słowem, mam wrażenie, że ta amerykanizacja Europy, bo przecież jesteśmy Europą, to jest taki rak, który nas po prostu niszczy i który nam nie pozwala wzrastać już od jakiegoś czasu, że te wszystkie instytucje, czy też te agendy, takie ograniczonego rozwoju, walki z klimatem i tak dalej, i tak dalej, że wszystko to, się bierze z tej banksterki, której głównym golemem politycznym jest są Stany Zjednoczone, i że myślę, że państwa europejskie jeszcze lepiej niż my, zwłaszcza takie jak Francja i, i Niemcy, one historycznie lepiej niż my rozumieją ten fakt i oni, oni dłużej, mają dłuższą historię walki z tą amerykanizacją, która im cały czas tą śrubę przykręca. No i w związku z tym, <laughs> zapowiedziane wizyty, pierwsza chyba na 4 listopada, Olafa Scholza w Pekinie. A druga Macrona, jeszcze zdaje się, z nieustalonym terminem, no to jest moim zdaniem ewidentnie akt walki z amerykanizacją Europy. I w związku z tym mam pytanie: czy Twoim zdaniem perspektywa wepchnięcia Polski do wojny y, z Rosją na wiosnę, w perspektywie wyborów teraz 8 listopada do amerykańskiego Senatu uzupełniających, czy ona się troszkę nie rozpływa mimo wszystko, bo ciężko będzie w Senacie zdominowanym przez. Trumpistów, tak jak mo, można powiedzieć, a ja tutaj Trump deklaruje się, że gdyby on był prezydentem, tej wojny by nie było. Sowem czy, czy, yy, czy się troszeczkę ci yy, banksterzy nie przeliczyli, czy, czy nie zostaną im zabrane narzędzia do tego, żeby tą wojnę eskalować i podtrzymywać, czy jednak nie idziemy, nie idziemy w kierunku yy, zakończenia tej yy, wojny na drodze, na drodze de-amerykanizacji Europy. No, ja myślę, że ten trend jest, jest już widoczny. Pytanie, jak się skończy przejęcie Twittera przez Ilona Maska, bo widać tutaj pewną korelację w czasie tego przejęcia i z drugiej strony właśnie tych wyborów uzupełniających z 8 listopada, o których wspomniałeś. Jeżeli tak rzeczywiście jest i wiemy, wiemy doskonale, że Elon Musk jest za rozwiązaniem pokojowym dla Ukrainy, a nie za podsycaniem tego konfliktu, wiemy doskonale że Stanów Zjednoczonych dzisiaj po prostu nie stać na interwencję wojskową na Ukrainie. Mówimy o wysłaniu żołnierzy amerykańskich na Ukrainę. Amerykanie ponieśli sromotną klęskę w dwudziestoletniej wojnie w Afganistanie. 15 sierpnia 2021 roku przejdzie do historii ten obrazek, kiedy talibowie zajmują Ka Kabul i 31 sierpnia, kiedy amerykański ostatni żołnierz opuszcza yy, ziemię afgańską, yy, przejdzie do historii jako Klęska, porażka Stanów Zjednoczonych, klęska doktryny Brzezińskiego, czyli tworzenia tak zwanego większego bliskiego wschodu, Greater Middle East. Chodziło o destabilizację tego łuku od Marrakeszu do Bangladeszu. Absolutnie szatańska wizja, która się nie spełniła na szczęście. Natomiast natomiast widać dzisiaj, że ta próba Próba zaangażowania się amerykańskiego, bezpośredniego, y, militarnego w Europie skończyłaby się potężną implozją gospodarki amerykańskiej. Amerykanów po prostu na to gospodarczo nie stać. Owszem, mogli pozwolić sobie na y, powiedzmy roczne wsparcie dla Ukrainy militarne, w y, jakieś wsparcie dla strony polskiej, na którym doskonale oczywiście zarobili y, przez te wszystkie ostatnie kontrakty podpisywane, ale tutaj nie będzie żadnej wielkiej interwencji amerykańskiej, bo nie ma takich szans. Czy Polska, w jaki sposób Polska mogłaby Wziąć udział w potencjalnym konflikcie. To jest kluczowe pytanie. Zaczęliśmy od tego, poszliśmy w pewne dygresje, ale wydaje mi się istotne. Natomiast rozwijając myśl doktora Jacka Bartosiaka, że będzie ten nacisk amerykański, amerykańskich demokratów skupionych wokół Bidena, bo przecież nie wszystkich demokratów, na, na, to, na to wsparcie. No więc możliwości jest kilka. Po pierwsze, ekspedycja jakaś forma opakowana bardzo pięknie jako misja pokojowa, czy misja stabilizacyjna na Ukrainie, która objęłaby część państwa ukraińskiego i tutaj wzięliby udział przede wszystkim żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych RP. Ale to jest ogromne ryzyko dla państwa, dla rządu w Warszawie, dlatego że wraz za twoją inicjatywą, góralskim weto, powstało przecież polskie weto, było jurajskie weto inne weta. Z tego co wiem, istnieje taka inicjatywa jak weto rezerwy. Weto rezerwy. Gdzieś już w garnizonach w Polsce tworzą się grupki rezerwistów, którzy yy, i szeregowych, i podoficerów, i oficerów rezerwy, którzy jasno deklarują Weto rezerwy. Weto rezerwy. Yy, nie ma żadnego pójścia na obcą wojnę. Nie ma żadnej branki amerykańskiej na wojnę hegemoniczną. Nie ma żadnej branki yy, na korzyść yy, USA. No, nawiązuje oczywiście do tego XIX-wiecznego słowa w języku polskim, bo tu przecież to nie chodzi o mobilizację w obronie Ojczyzny, tylko chodzi o mobilizację, chodzi o bramkę na obcą wojnę. Jeżeli ktoś próbuje wykrwawić naród Polski, zebrać młodych patriotów polskich i tych w średnim wieku, także, i wysłać ich na, na, na śmierć, wysłać ich na przelewanie krwi za amerykańskie korporacje, no to taka osoba nie jest polskim patriotą, takie osoby nie można nazwać polskim rządem. W związku z tym powstają takie inicjatywy, to nie wiem, czy masz świadomość w ogóle, że, że powstało weto rezerwy. Nie, Na, ale ja bardzo, bardzo mnie to cieszy, niedawno. bo myślałem o czymś takim, szczerze mówiąc. On powstało niedawno, ja się dowiedziałem jako oficer rezerwy, też mnie poinformowano jako porucznika rezerwy, że, że jest taka inicjatywa już w kilku czy kilkunastu garnizonach w Polsce. To jest oczywiście niewiele, bo garnizonów, ja jeśli dobrze pamiętam, po ostatnich zmianach są 104 w Polsce, ale no, że tak powiem... Ale wiesz, to jest bardzo waż, ważne, jeśli mogę Ci wejść w słowo to zaznaczenie, że tutaj bo y, pojawia się taki wiesz y, gatunek. Y, Pewnej presji, że jak to, nie pójdziesz bronić ojczyzny, no ale to właśnie trzeba wyraźnie powiedzieć, że obrona ojczyzny jest czymś innym niż branie udziału w wojnie za amerykańskie korporacje. No. Oczywiście, oczywiście, to no pełna zgoda, dlatego ten pierwszy scenariusz, o którym powiedziałem, to jest wysłanie jakichś wojsk ekspedycyjnych na Ukrainę, być może z próbą zrobienia jakiejś branki w powołaniu na ustawę o obronie ojczyzny absolutnie fałszywa narracja, fałszywa propaganda i absolutnie nie wolno się temu dać zwieść. Druga sprawa to oczywiście prowokacje na granicy polsko-białoruskiej. Tutaj jest potencjał eskalacyjny niestety. Trzeci potencjał eskalacyjny istnieje na granicy z obwodem Kaliningradzkim. Także od strony Litwy no i próba wywołać konflikt dzisiaj w naszej części Europy nie jest tak trudno. Stany Zjednoczone mają potężny potencjał prowokacji. Potencjał amerykański, potencjał prowokacji w postaci aktywów operacyjnych amerykańskich służb specjalnych jest ogromny. I, i, i ja absolutnie tutaj nie, nie, nie próbuję straszyć jakąś pełnoskalową wojną, bo do niej to jest bardzo daleko. Nawet tak jak wspomniałeś na Ukrainie, to Amery Rosjanie po 8 miesiącach dopiero rozpoczęli jakieś uderzenia w cywilną infrastrukturę krytyczną, a przecież to nie jest pełnia, pełnia możliwości amerykańskich. Także no. Bierzmy, rosyjski, bierzmy, rosyjski. Rosyjskiej, tak. Bierzmy tutaj absolutnie no tę te, te miarę odpowiednią do, do, do wydarzeń. Myślę, że jeżeli byłby taki konflikt, to hipotetyczny między Polską a państwem Związkowym Rosji i Białorusi, to jeśli chodzi o główne działania wojsk, nie mówię o, o strzałach rakietowych, czy, czy dronowych, czy jakichś innych, ale główne działania wojsk lądowych byłyby na linii Wisły. Byłyby na linii Wisły, zresztą, jak spojrzymy na główne inwestycje kapitału niemieckiego w Polsce, to one są mniej więcej właśnie do linii Wisły, na zachód od linii, od linii Wisły, na wschód od linii Wisły to jest jakby osobna sprawa, jeśli chodzi o aktywność kapitału niemieckiego. To jest oczywiście pewna hipoteza. Natomiast myślę, że Rosjanom absolutnie nie zależy dzisiaj na wchłonięciu całej Ukrainy, łącznie z tymi obwodami zachodnimi, nasączonymi tą ideologią neonazistowską, banderowską, tak samo jak Rosjanom. Nie zależałoby na wchłonięciu całej Polski, no, to byłby absurd jakiś. Mieć 38 milionów partyzantów w państwie. No to, jest, to, jest, to są oczywiście bzdury. A to, że granica potencjalnie by się wydłużyła z Rosją w przypadku różnych, nazwijmy to, przekształceń polityczno-terytorialnych w Europie Środkowo-Wschodniej, czym straszą dla tacy domorośli strategii od razu przywołuje przykład Mongolii. Mongolia ma granicę z Rosją, yy, która liczy ponad 3,5 tysiąca kilometrów. To jest blisko tyle, co, wszy co długość z wszystkich granic Polski, a z Chinami ponad 4400 kilometrów. I y, Mongolia ma kilka milionów ludzi i jakoś daje radę utrzymać suwerenność na arenie międzynarodowej. Między takimi potęgami, które teoretycznie powinny je przecież ze względu na jeszcze, tak jak mówisz, stosunkowo pustą przestrzeń i, i taką trochę, no. Yy, brak oporu ewentualny mog mogła być wchłonięta. Jednak, prawda, nie jest. Ja sobie Cię myślę, i Rosja że. Rosja mogłyby się podzielić. Mogłyby się podzielić Mongolią. Powiem szczerze, zastanawiając się, jak taka amerykańska prowokacja, która by nas miała wepchnąć tą wojnę, mogłaby wyglądać, no to też mi się wydaje, że yy, byłoby to coś związane z Kaliningradem, ewentualnie z Białorusią, bo nie wyobrażam sobie wciągnięcia Polski jako państwa natowskiego do konfliktu. Na Ukrainie, no bo trzeba byłoby po pierwsze zrobić jakieś, jakąś bazę lotniczą, żeby dokonać w pierwszym okresie walki o panowanie w przestrzeni powietrznej, czyli jakieś sanktuarium y, z dużą ilością sprzętu lotniczego, świetnie bronione, żeby nie zostało zniszczone, tak jak to robili Amerykanie. No ale Amerykanie te swoje sanktuaria, te bazy lotnicze, y, tworzyli w przypadku wojny, gdzie mieli ogromną przewagę technologiczną na dobrą sprawę. Dzisiaj zrobienie przeciwko no, komuś takiemu jak Rosji, Rosja czegoś takiego jest praktycznie niemożliwe, ponieważ Rosja dysponuje no, szerokim arsenałem broni rakietowej, która, która przebije się, jeśli nawet, no bo to jest też kwestia ilości no, yy, rakiety i, i też ekonomii działań. Widziałem takie opracowanie, jak wygląda ekonomia działania przeciwko tym dronom Szachit 136, które kosztują tam nie wiem, kilkanaście tysięcy dolarów, a każda broń używana przeciwko nim, oprócz być może działek przeciwlotniczych takich normalnych, no to są jednak albo miliony dolarów, albo, albo, albo pół miliona dolarów, w zależności od tego, jakie to są gatunki rakiet. Słowem, y, dużo łatwiej zniszczyć taką bazę, niż ją obronić. Dużo taniej, w związku z tym wydaje mi się, że na taką powtórkę y, wojny, jak w Iraku, czy, czy w Afganistanie, tutaj, to praktycznie nie ma szans. Nikt za to nie zapłaci. Nikt tych wojsk tutaj nie przerzuci. Jedyna myślę, szansa że... to wepchnąć się jakiś, no za pomocą jakiegoś yy, no, zgrabnego, zgrabnego incydentu gdzieś yy, na Białoruś, ewentualnie do obwodu kalinigradzkiego. no ale teraz jest pytanie, no i co potem? I co potem? No wywołamy wojnę, jest napięcie i co potem? No i tu nie ma koncepcji. Ja myślę, że takich scenariuszy jest znacznie więcej. Yy, zajmując się sprawami... Yy... Profesjonalnie, także naukowo, zajmując się sprawami walki informacyjnej, dostrzegam chociażby no, takie, można powiedzieć, dobre podglebie dla działalności psychologiczno-informacyjnej, dla SIOPS, mówiąc językiem takim, powiedziałbym, żargonem natowskim. SIOPS, czyli Psychological Operations, operacje psychologiczne. Widzimy, że dzisiaj środowisko prawosławnych w Polsce jest rozgrywane. Jest rozgrywane przez służby specjalne. No ta m, akcja y, prawosławny nieruski, no z różnych źródeł wiem że dosko doskonale, że jest inspirowana przez, y, przez służby specjalne. Y, I widzimy tutaj próbę wbijania klina y, między środowisko prawosławnych. Wiemy, że ta cerkiew prawosławna Ukrainy po Tomosie Bartłomieja I bardzo wzrosła, zaczęła stworzyć. Tworzyć, próbować przynajmniej tworzyć swoje struktury w państwie polskim. Ale, ale tutaj mamy do czynienia z przeciwdziałaniem temu przez Polski autokefaliczny kościół prawosławny. Metropolita Sawa jasno pokazał granicę, że nie będzie tolerowana próba tworzenia nielegalnych struktur cerkwi ukraińskiej w Polsce, natomiast mamy kontrę ze strony, no właśnie służb specjalnych, pytanie czy ich i cała akcja prawosławny nieruski, próba włączania w to cerkwi greckiej, co jest w ogóle jakimś absurdem, bo jakby te wpływy greckie w w Polsce są znikome, tak naprawdę. No jest, jest próbą robienia niezłego zamieszania w polskim środowisku wyznawców prawosławia i to jest niestety bardzo jeden z ważnych problemów wewnętrznych, które są moim zdaniem absolutnie niedostrzegalne. Są absolutnie niedostrzegalne. Tutaj jeszcze bym prosił Cię o zdanie na ten temat, ponieważ wiesz, Polaków od tam dwóch, trzech lat. Trzyma się w takim silnym y, poczuciu strachu i lęku. Na początku to był koronawirus, w tej chwili jest to widmo y, wojny o tak wysokim progu eskalacyjnym, że wręcz atomowej. Y, wszystkie te jotki potasu, y, wiesz, to lepiej działa niż mówienie o, y, o samej perspektywie czy realności takiej wojny rozdawanie już gdzieś tam w przedszkolach i szkołach paczek z jadkiem potasu, bo to od razu budzi, wiesz, wyobraźnię i budzi lęk. Ja widzę, że ludzie są bardzo mocno mocno przerażeni tą perspektywą. Wszystkie perspektywy, jakie są rys rysowane tutaj od lewej po, po prawą stronę naszej sceny politycznej, yy, sceny medialnej są czarne na dobrą sprawę. Natomiast ja uważam, że one aż tak czarne nie są, i w związku z tym chciałem się ciebie spytać, czy jeśli nawet Amerykanom udałoby się nam, nas wepchnąć, no bo oni też im się czas kończy pomału, a tutaj jesteśmy ostatnim takim ogniwem. Dopiero, dopiero Leszku, Ty zacząłeś dzisiaj praktycznie robić akcję deamerykanizacji Polski. W związku z tym, Polska jeszcze jest niezdeamerykanizowana, w związku z tym, jeszcze jest takim aktywem, które można użyć y, do tej eskalacji, tego konfliktu, bo to już jest chyba ostatnie aktywo takie, które byłoby chętne i które byłoby na tyle duże. No bo jeśli Litwa by weszła do tej, no to co to tam komu da? Natomiast Polska no, jest to kraj 40-milionowy cały czas teoretycznie i y, y, na Toski I słowem, czy, czy. Wepchnięcie na siłę Polski do tego konfliktu musi od razu oznaczać y, wojnę atomową. Nie, nie, oczywiście, że nie musi. Tak jak powiedziałem, wojna, y, potencjalna wojna Polski z państwem Związkowym Rosji i Białorusi, czyli proxy war, y, kol, tak zwanego kolektywnego zachodu. To jest oczywiście taki eufemizm. Wiemy doskonale, że Stanów Zjednoczonych z Rosją nie musi mieć w formy pełnoskalowej, nie musi się skończyć żadnym nuklearnym Armagedonem, ale użycie broni jądrowej jest czymś, co należy, w, 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 że tak powiem, wliczyć w potencjalne ryzyko. Potencjalne ryzyko. No dzisiaj nikt odpowiedzialny, kreśląc metod używając metody scenariuszowej, mówiąc takim akademickim już językiem, nie może założyć, że broń jądrowa nie zostanie użyta. No ona może być użyta. Natomiast. Do tego, aby to był nuklearny Armagedon, jest naprawdę bardzo daleko i myślę, że warto się nad tym zastanowić. Rozmawiamy 31 października 2022 roku. Serdecznie i Ciebie, Sebastianie, i naszych szanownych widzów, zapraszam. Nie wiem, kiedy wyemitujesz odcinek. Zapraszam. Myślę, na... że dzisiaj chyba. Zapraszam na wieczór geopolityczny. Dzisiaj, czyli 31 31 października 2022 roku o godzinie 19.00 na żywo będzie program na moim kanale. Pod tytułem Właśnie wieczór geopolityczny, odcinek siódmy. Główne tematy to Tajne więzienie CIA w Polsce to weryfikacja wojskowych służb informacyjnych, to Akademia Geopolityki i temat niezapowiedziany, ale ważny, i przygotowywany przez nasze środowisko już od dawna, czyli właśnie Stop Amerykanizacji Polski. Dla osób, które chciałyby bezpośrednio porozmawiać, zadać pytania, podyskutować, jeśli mogę tutaj jasne, skorzystać jasne, z okazji, jasne. 12 listopada, zaraz dzień po święcie. Niepodległości Polski, 12 listopada, sobota 2022 roku o godzinie 16 w Częstochowie w biurowcu Wilga przy ulicy Jagiellońskiej 59 łamane przez 65 na pierwszym piętrze w sali konferencyjnej, w której gościłeś ze swoją szanowną małżonką. Miałem przyjemność i zaszczyt prowadzić to spotkanie. Odbędzie się debata, debata pod tytułem Przyszłość Niepodległości Polski, w której wezmę udział, będę miał przyjemność i zaszczyt wziąć udział obok Redaktora Piotra Korszarowskiego z emisji TV. Będzie sporo ludzi także z klubów konfederacji, będzie sporo realistów, będzie możliwość wymiany myśli. Także serdecznie zapraszam 12 listopada o 16 do biurowca Wilga w Częstochowie. No, rozumiem, że to będzie pod lekkimi auspicjami pewnie korony Grzegorza Brauna, bo to. Będą oczywiście działacze korony, będą działacze innych partii wchodzących w skład Konfederacji. A tytuł y, dyskusji, debaty to przyszłość niepodległości Polski nie tylko ta militarna, ale ta duchowa, kulturowa, y, cywilizacyjna związana także z amerykanizacją państwa polskiego. No, to jest bardzo ciekawe. Ja też wszystkich, wszystkich w takim razie zapraszam, którzy tam mają możliwość techniczną dojazdu do, do, do Częstochowy. No i dzisiaj, dzisiaj o godzinie 19 na Twoim kanale również, również zapraszamy. Leszku, powiedz mi jeszcze w jaki sposób można będzie się w jakiś sposób wspomóc tą akcję Stop Amerykanizacji Polski, bo wydaje mi się, że wielu moich widzów tutaj wiesz, no duchem w naturalny sposób rozumie konieczność podjęcia tego tematu. Ja się bardzo cieszę, że on został tak wyraźnie nazwany że bez, bez tutaj jakichś proxy war medialnych, że tak powiem, byk został złapany za rogi, za, za swoje własne rogi, nie za rogi swoich jakichś tam akolitów drugiego czy trzeciego, yy, wiesz, autoramentu, tylko, tylko rzędu, tylko za jego własne. Jak, się mo jak będzie można wspomóc tą akcję, żeby, żeby ona wybrzmiała, żeby, żeby się przebiła? Przypuszczam, że każdy, się przebije. Absolutnie każdy dzisiaj, każdy z naszych szanownych widzów z naszych szanownych słuchaczy jest dzisiaj żołnierzem walki informacyjnej w obronie Rzeczypospolitej. Każdy dzisiaj jest żołnierzem Rzeczypospolitej na froncie walki informacyjnej i może przeciwdziałać próbie ograniczania czy też likwidacji polskiej suwerenności. Począwszy od najprostszych działań, najprostszych działań, jaką jest akcja promocji hasztagu Stop amerykanizacji Polski, aż po akcje wlepkowe w całej Polsce, legalne oczywiście, tam gdzie można nalepiać. Wlepki, tam gdzie można oddziaływać informacyjnie, każdy z naszych widzów, który, ma, który się czuje w miarę pewnie w internecie, niech się czuje w obowiązku do założenia własnego kanału i właśnie kopiowania materiałów, które przeciwdziałają tej dominacji propagandy amerykańskiej w polskiej przestrzeni informacyjnej. Wszystkie filmy, ponad 600 filmów na moim kanale jest absolutnie na licencji CC, czyli Creative Commons, można je bezpłatnie używać, kopiować. Remiksować, można na swoich kanałach przekopiowywać. Także akcja Stop Amerykanizacji Polski niech będzie nagłaśniana w tysiącach kanałów, na YouTubie, w innych także o, oczywiście ośrodkach oddziaływania. Każdy dzisiaj z polskich patriotów ma obowiązek oddziaływania informacyjnego. To jest oczywiście bardzo, ale to bardzo istotne. Natomiast Osobną, osobny apel kieruję do byłych funkcjonariuszy i żołnierzy służb specjalnych, którzy mają wiedzę, konkretną wiedzę na temat na temat Amerykanizacji Polski, na temat zdrady polskich polityków, którzy podporządkowywali Polskę obcym czynnikom imperialnym, aby kontaktowali się. Ja na wieczorze geopolitycznym podam adres na Proton mailu, gdzie można materiały czy kontakt do siebie dawać od nas, czyli od Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Będzie kontakt. Będziemy robić materiał filmowy na temat amerykanizacji Polski, na temat desuwerenizacji państwa polskiego, na temat tajnych więzień CIA, na temat weryfikacji WSI, weryfikacji MSW. Pokażemy uzależnianie polskiej dyplomacji od ambasady amerykańskiej przy ulicy pięknej w Warszawie. Pokażemy dominację kapitału amerykańskiego w polskiej przestrzeni medialnej. Będzie to duży materiał filmowy, film dokumentalny, bardzo mocny dla ludzi naprawdę o mocnych nerwach. Czyli jeśli ktoś będzie wrzucał materiały twoje leszku albo moje, to prosimy, żeby, żeby je podpisywał hashtagiem Stop Ukrainizacji Polski, euh, amerykanizacji Polski. Stop amerykanizacji no Polski. i potem jakiś tam tytuł. Krótko więc, żeby się to hasło rozniosło, żeby się przebiło, żeby zaczęło. Brzmieć w naszym dyskursie, powiedzmy takim społecznym. W naszej debacie. W, w naszej w debacie, miejscu. tak, żeby, bo to jest bardzo ważne w tej chwili, no bo ta amerykanizacja oznacza widmo wepchnięcia nas do wojny. Tak. I tyle. I nic dobrego za Jesteśmy tym nie idzie. Jesteśmy w jednej wielkiej superpartii, w jednym wielkim superugrupowaniu ugrupowaniu pokoju. Jesteśmy w partii pokoju. Dzisiaj wszelkie podziały polityczne ustępują tak naprawdę temu wielkiemu fundamentalnemu podziałowi na partie wojny i na partie pokoju. Szykuje się wielki kongres pokoju w Warszawie. Mogę już powiedzieć Stowarzyszenie Patria, które, na które się wylało wiadro pomy po fantastycznej konferencji w Warszawie całkiem niedawno zostało zaatakowane i przez środowiska tak zwane lewicowe i tak zwane prawicowe, czyli krótko mówiąc przez partie wojny zabrał głos nawet minister, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, któremu się nie spodobało jedno z przemówień, akurat mojego autorstwa, na, tym, na, tej, na tej konferencji i e, złamał artykuł 212 kodeksu karnego i 231, jeśli dobrze pamiętam, o przekroczeniu uprawnień urzędnika. Ale e, psy szczekają, karawana jedzie dalej. E, róbmy swoje, mówmy stop wojnie, e, mówmy tak dla pokoju e, i mówmy stop amerykanizacji Polski. Amen. Myślę, że na tym apelu Twoim. Skończymy tą, 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 tą rozmowę. Minęła chyba równo godzina, czy tam około. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć, włączajmy się do tej akcji, bo myślę, że to jest idealnie w czasie, w timingu zaprojektowana akcja. Bardzo mi się podoba. Jestem bardzo szczęśliwy, że coś takiego, że coś takiego powstało i że się dokładnie tak nazywa. Myślę, że możemy tą akcją faktycznie, faktycznie coś przepchnąć. Być tym języczkiem uwagi, który przepchnie ten lobbying amerykański no, w tył i nie pozwoli wepchnąć nas do wojny z Rosją. Także, Leszku, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję Sebastianie. Bardzo coś mogę powiedzieć. Z Panem Bogiem.